Dzień dobry, wybiła 17, a więc co za tym idzie, sobota, przesłuchanie. Witam Facebook, witam Instagram, ja jak zwykle będę rzucała okiem na Instagram moim lewy. Jeżeli macie jakieś pytania do naszej gościni, to piszcie ogień czy na Facebooku, czy na Instagramie. A dzisiaj co? Dzisiaj Ślązaczka ze Ślązaczką, wysztyglowane, Obie. obydwie jak szczur na otwarciu kanału. Jedna z najbardziej zapracowanych emerytek, o jakich słyszałam, pisarka Irena Omegard. Witam pięknie. Dzień dobry, witam wszystkich pięknie, witam Ciebie Izo w cudownej krainie słowa. Kochani, dzisiaj na początek wyjaśnienie, co znaczy wysztyglowane. To znaczy wystrojone, elegancko ubrane, bo w komentarzu pojawiło się zapytanie, o co chodzi i z jakiej to gwary, więc to jest po śląsku. Do Kasi na fali również pisałam, że do tych krepli, czyli pączków, które miała sobie zamiar przygotować na nasze spotkanie, przydałby się tyj albo kakao szale. Tłumaczę, tyj to jest herbata, a kakao szale to są łuski kakaowe gotowane na mleku. Z zamierzchłej przeszłości, jak jeszcze nie było tak ogólnie dostępnego kakao, to nasze babcie, prababcie sobie tak radziły. O, Kasia się pojawiła, witaj Kasiu. Irenko, jaka pogoda u Ciebie? Tak na słoneczna, zimno, ale słonecznie. No, tak jest 12 stopni, można się tylko cieszyć. Troszkę jeszcze tak nas zaczyna rozpieszczać ta złota polska jesień, chyba słoneczko wyszło, bo wiesz, że słoneczko się pojawi na ekranach monitorów. Ja tak z grubej rury na początek. Krakowscy kryminalni. Czemu krakowscy? Czemu nie zabrzeńscy, bytomscy? Gdzie cię wybrała Krakowa? Do Krakowa. Kraków, wyobraź sobie, że Kraków znam lepiej niż powiedzmy Bytom. I tutaj zaczyna się. Poza tym ktoś wynalazł pomysł, koleżanka z Krakowa, na to i powstali krakowscy kryminalni. To nie jest takie oczywiste, że tytuł miał być taki, bo tytuł miał być całkowicie inny. Ten był roboczy, ale dziewczyny z tajnej grupy uznały, że to jest fajna myśl, fajny pomysł i taki tytuł został. A Kraków znam. Wszystkie miejsca, które są w tych krakowskich, proszę, dobrze pokazuję, że wszystkie miejsca to są opisane i są autentyczne. Przynajmniej te były sprzed lat, bo teraz to się robi tak, co rusz, co innego w danym miejscu. Być może ten dziesięciopiętrowiec, o którym pisałam w jednym w tych, też został wyburzony. Nikt tego nie wie, bo on tam był za takim molochem, tym najbardziej, no, najbardziej zrujnowanym, tym budowanym żelazobetonem, o, po drodze, jak się jechało w stronę Rakowic, tak, cmentarza. To tam się też akcja dzieje. Bo to mnie, tyle, to, no. Mnie to strasznie ciekawiło, dlaczego kryminalnie, a nie zabrzańscy, no ale wytłumaczyłaś to, dziękuję. Kasia pisze, że u Kasi też słońce i ciepło, no i pięknie. Irenka, a skąd w Twoim życiu pisanie? A powiem tak, że jeszcze w podstawówce pisywałam wierszyki, ale to były wierszyki o Warszawie, wierszyki patriotyczne, byłam recytatorką, wcale nie najgorszą, muszę przyznać. Potem nastąpił okres buntu, mając lat 16, że powiedziałam już nigdy więcej żadnych recytacji, bo nie dałam wpadki. Jak poszłam kiedyś w wieku lat 7 na występ do Domu Kultury, to okazało się, że jestem tak pięknie ubrana, że zapomniałam majtek. Tak, bo były wtedy lejbiki. Ja nie wiem, czy ty wiesz, co to jest po śląsku lejbik. Pończoszki, spódnice do kolan, tak, białe rajstopy i czarne buciki. I poszłam z tej zaaferą. Dopiero kiedy poszłam do łazienki po występie, okazało się, że nie mam. Przybiegłam z płaczem kilometr do domu i mówię, mamusiu, ja zgubiłam majteczki. A ona się śmieje, mówi, ty ich po prostu zapomniałaś lub coś w tym stylu. I to było moje pierwsze, miałam 7 lat, pierwsza klasa, to był koniec września, kiedy dostałam zadanie oficjalne, no chyba wykonane, no kiedyś nie mówiło się o tych, ale dzisiaj można. Później zaczęłam pisać w latach 90., jak powstał Interia, pierwsze blogi, pisałam o na wesoło o przygodach rodziny. Dopóki pisałam to na papierze, to wszystkim się podobało. Przestało się podobać, jak to się okazało, rzucałam na oficjalny blog, tak? To już podobało się mniej, chociaż było na wesoło i prawdziwe tam historie.
Potem była długa przerwa, zaczęłam pisać Trojańczyków i pisałam ich prawie 10 lat. No nie jest tak, że... Ale oni się nie ukazywali. Pierwsza część ukaże się prawdopodobnie jeszcze w tym roku, Trojańska Sprawiedliwość, a reszta poczeka sobie w kolejce. Stoją jeszcze Odyseusze, mam pomysły, mam na Eneaszy, na różnych tych. Tak więc pisanie to jest codzienna moja sprawa. A posty piszę codziennie, przynajmniej na trzech grupach, wstaję 2 godziny wcześniej, piszę komentarze, odpowiadam na pytania. Także tego jest mnóstwo. Można się dużo, dużo nauczyć. Oczywiście. Kasia nam prosto z Francji podpowiada, że Józefina od Napoleona też majtek nie nosiła. Moja wiedza bieliźniarska dotycząca historii jest bardzo ograniczona i skoro Kasia tak mówi, to tak na pewno było. Na pewno jest, bo Kasia jest z zamku w Normandii. Pani na Włościa, ale nie straszy, dla jasności. Nie straszy, mieszka na zamku. Tak, mieszka, tak. Także Kasiu, mamy z ciebie w tobie ekspertkę od arystokracji. Jakby ktoś czegoś się chciał dowiedzieć, to Kasia na fali, proszę bardzo. Ale wracając do tych twoich Trojańczyków i tej Trojańskiej Sprawiedliwości, bo mówisz, że pisałaś to 10 lat. Tak, pierwszy tom pisałam, nie, to znaczy się tak, ja to pierwszy tom pisałam 3 miesiące. Tak, pierwszy tom Trojańczyków i muszę powiedzieć, że jest o Śląsku. Zdradzam tajemnicę, że jest o Katowicach, Bielsku. Oczywiście są inne miejsca w Europie, jest mowa o świecie, to jest taka historia wędrującej agentki. Więc Trojańczyków pisałam w sumie 2 miesiące. Poprawiałam ją, ten pierwszy tom, 5 lat. Ale kiedy skończyłam, to... Nie skończyłam, bo mówię, ile to by było tych znaków. Rozpoczęłam tak lawirować i powstał tom drugi. Ten już był pisany krócej, za to trzeci tom pisze się już faktycznie długo, długo, długo. Mam nadzieję zakończyć go gdzieś w połowie przyszłego roku, bo jeżeli na wiosnę ukaże się drugi tom trojański, to musi się w przyszłym roku i trzeci zakończenie ukazać, chyba że będzie coś, co to... po prostu doprowadzi do tego, że powstanie tom czwarty, bo to nie jest takie oczywiste. Są momenty takie, chodzi o głównych bohaterów. Ja im ciągle wynajduję jakieś nowe zadania i coś nowego i oni mi się tak podobają, że nie wiem, czy ja jak za bardzo kocham, żeby ich tam wyganiać już w niebyt. Bo powiedzmy, że krakowskich, no to niby będzie kontynuacja, ale tutaj jest tak, o, szyte grubymi nićmi. Czyli tradycyjnie sami widzicie, że ja nawet nie muszę pytać, goście się sami wysypują i zdradzają swoje tajemnice. Dołączyła do nas Jola. Witaj Jolu. Ale okej, wróćmy jeszcze na chwilę do tej Trojańskiej Sprawiedliwości. Kryminał. Wędrująca agentka. Ale czy to jest takie szpiegowskie, czy to jest kryminalne? Bo w ogóle skąd ci się wziął kryminał, pomysł na kryminał? I to pisane na poważnie, jak ty jesteś fanką Chmielewskiej. Bo ja kocham Chmielewską, kocham Jolę Czemiel i kocham Kasię Gottfra. A już o Ani Tenczar nie mówię, bo to już są obyczaje. Kocham Misiołek, kocham wielu innych i fantazolubów też, bo to nie jest tak, że ja czytam tylko kryminały i sensacje. Nie, ja czytam i horrory, i wszelkiego rodzaju gatunków. No może prócz reportaży, które... I prócz Nad Niemnem, przez które nie przebrnęłam nigdy Orzeszkowej. Ale te chłopów uwielbiam. O Jezu. Chłopów uwielbiam. I proszę sobie wyobrazić, że ostatnio miałam gdzieś w ręku chłopów, bo to w pracy chyba. Przejrzałam pierwszy rozdział, jak jest jesień, pole i nic się nie zmienia. Jest ten ksiądz i przychodzi ta wyrobnica, to jest ten i taka rozmowa, tak, no to nie jest na dzisiaj i na tak na wesoło. Także chłopów lubię. Za to Nad Niemnem niech to licho. Niech to... No, diabli porwą, o, albo nie, szamani. Nie, się różnimy, bo ja Nad Niemnem, okej, okay, noce i dnie, żaden problem, ale przez chłopów nie. Ale no, tak jak mówię, każdemu według potrzeb i według upodobań. Ty mówisz, że też czytujesz fantastykę, ja nie czytałam, oczywiście poza Harrym Potterem, no bo przez Tolkiena nie przebrnęłam, a przez Lema to wcale, niby klasyka. Ale ja już ostatnio doszłam do wniosku, że ja się nie zarzekam, że ja nie, to nie mój gatunek, ja nie ruszam i w ogóle,
bo mój mistrz poezji, Boguś, tak mnie zakręcił na punkcie poezji, że ja się teraz zaczytuję w poezji, więc ja już nie mówię nigdy, że czegoś nie ruszę. A jeżeli wracając do tej fantastyki, poleć coś. Fantastyka, no to ja teraz to ja czytam tych naszych Rogalskich i no, Kopierów, bo ich trzeba przeczytać i tą resztę mam, musiałabym powyciągać z półki i pochwalić się, ale to może później. Skąd się wzięły pomysły na kryminały? Powiem tak, jak ja zaczęłam pisać, miałam takiego dołka i postanowiłam pisać bloga, takiego na sucho, bez internetu, bez niczego. I tam były dwie osoby, które wędrują sobie po górkach. Mam to 2 miesiące odbębniły od Przemyśla po Zgorzelec. Górami szły tymi i w tym. Korzystałam z wszystkich książek, nie miałam internetu i po 2 miesiącach okazało się, że oni dotarli na miejsce i stoją w miejscu i do mnie dotarło, że co ja mam zrobić z tymi bohaterami. No to chyba napiszę jakąś fantastykę, science fiction. To miało być o historia tej trojańskiej sprawie, tych konia trojańskiego, bo to ma taki tytuł roboczy. Miał być fantastyką, ale zaczęłam pisać pierwszy rozdział i okazało się, że ja nie umiem pisać, bo to utknęłam. Mam pomysł na to, co by się działo w tej fantastyce, takiej jak oni są adultowej, jakiejś takiej. Mam pomysł, jeszcze kiedyś go wykorzystam. Ale jak zaczęłam pisać dalej, to okazało się, że to jest kryminał całkowicie niefantastyczny. Więc kiedy napisałam te wszystkie pierwszy tom, wyrzuciłam pierwszy rozdział praktycznie do kosza. I no tak to było z tym pierwszą książką. No, żeby to. Jola poleca 6 Wron, zapiszę sobie do poczytania. A Kasia mówi, że w zeszłym roku do Krakowa nie dojechali fantaści. No tak, no nie dojechali. Ale Irenko, czy ty się uczyłaś pisać, czy ty jesteś takim samorodnym talentem? Wiesz, ja przeczytałam, jak zawsze, cała rodzina mówi mi, że ja przeczytałam w swoim życiu 1 000 000 książek. Ja je czytałam wszędzie. Nosiłam, torebka zawsze była pełna książek. Od dziecka, mając 7 lat, wszystko było w książkach. Nie było dnia, żebym ja książki nie przeczytała, nie miała jej w ręku lub ten. Dzień bez książki przez kilkadziesiąt lat, powtarzam, to jest dniem straconym. I powiem tak, może ja nie jestem idealna interpunkcyjnie, jakimiś tam ten, ale błędów raczej takich ortograficznych nie popełniałam. Miałam dobrą polonistkę w podstawówce i to chyba jej zawdzięczam to, że później po wyjściu ze szkoły podstawowej, wtedy też była 8-klasowa. Ja skupiłam się na tym. Dalej czytałam, dalej miałam marzenia, rozrabiałam, ale po prostu życie pokazało, że trzeba się było skupić na codzienności, rodzinie, a wróciłam, no wiesz, nastały takie czasy, jak nastały. Ludzie się zmieniają, ja też. Czasami na gorsze, więc tutaj nie będę tego komentowała i postanowiłam się przekształcić na to, co no uznałam, że warto spróbować. I tak najpierw książka, a później te moje kocie rady, nie? Te opowiastki. I do tego właśnie zmierzałam, bo masz cudowną stronę kocie rady opowiastki Milika. Milik niestety biega już za tęczowym mostem, ale ja tak czuję, że on tam, wiesz, na twoim ramieniu tą łapkę trzyma, żeby mieć wszystko pod kontrolą. To są takie fajne, krótkie historyjki. Tak. I z morałem, i z humorem. Tak. Skąd masz pomysły na to? Bo przecież tego tam jest już ponad 130 historyjek. To prawda, pisane przez 3 lata. To są historyjki z obserwacji. Idziesz ulicą, wychodzisz na schody, chodzisz ten i widzisz scenę lub gdzieś scenę jakąś, na gdziekolwiek i z tej sceny można coś zrobić. Ostatnio prosiłam koleżanki o to, żeby wrzucały 4 słowa i ja na podstawie tych słów padał pomysł. Ja to zrobię na wesoło, chociaż było o cmentarzach, nie wiem czym, o krypcie, nie wiem czy Jola pamięta, bo to akurat jej i wielu innych, także były te opowiastki.
jak mi się chce, to rzucam fanfiki, bo nie wiem, czy tam ten ostatni to jest fanfic, czy to jest taka nowoczesna wersja Romcia i Julii, tego Szekspira, nie wiem, no to tak trudno nazwać. Ale co do Milika, proszę, zrobiła jedna z moich wirtualnych koleżanek taką zakładkę i mam Milika, jak to się mówi, na zdjęciach i w pamięci. Myślę, że gdzieś tam trafię na swojego Miliczka. Pewnie, że tak. Tak. A teraz słuchajcie, mamy z Irenką dla Was zadanie, ogłoszenie parafialne, zachętę do zabawy. Jak to nazwiecie, tak to sobie nazwiecie. Właśnie a propos tych opowiastek Milika i tych historyjek, Irenka chciałaby wydać, wszyscy chcemy to przeczytać w formie papierowej i najlepiej z autografem, ale jest pomysł, żeby do każdej historyjki był rysunek, obrazek, akwarelka, rysowane ołówkiem, piórkiem, jaką techniką kto lubi, więc idźcie na polajwie oczywiście, na kocie rady opowiastki Milika, poczytajcie sobie, wybierzcie sobie jedną, dwie, trzy, pięć opowiastek i rysujcie. Rysujcie i wrzucajcie w komentarzu i odzywajcie się do Irenki, bo z tego może powstać fantastyczne wspólne dzieło. Tak. Macie, możemy to dzieło przeznaczyć, te fundusze na przykład kocia kawiarnia, tak? Potrzebuje na przykład wsparcia. Na kociaki, na psiaki, na cokolwiek. Tak. Może macie uzdolnione dzieci. Czemu nie? Także do malowania, rysowania, szkicowania, to może być grafika komputerowa, bo kto powiedział, że nie, wszelkie możliwe style i metody mile widziane. Im większy wachlarz, tym będzie fajniej. Co ty na to, prawda? Tak, zgadzam się, popieram w pełni, tak, to jest wspaniały pomysł i dziękuję za wsparcie. Bo ja podczytuję oczywiście opowiastki, ja czytałam, ale że ja jestem taki antytalent plastyczny, że dajesz spokój, ja nawet żeby narysować prostą kreskę w zeszycie, w kratkę, to potrzebuję dwóch linijek, także nie można być dobrym. We wszystkim, prawda? Tak, jeden musi być niedobry, taki słaby punkt jeden. Tak. Tak, to każdy musi mieć jakiś słaby punkt. Kasia pisze, że dziecko poprosi. Fantastycznie. Bo jeżeli poprosi Natalię, to jestem za. Natalia jest cudowna. Słuchaj, może poprosi jakieś inne francuskie dzieci, może dzieci sąsiada, bo dlaczego by nie? Jak ona ma 120 hektarów, tysięcy hektarów, to gdzie znajdzie sąsiada? Sąsiad na gwałt z dziećmi poszukiwany, jakkolwiek to by nie brzmiało. Dobra, ale to wróćmy do naszej rozmowy, bo się zaczynamy rozłazić w szwach. Napisałaś świetne opowiadanie, Twardowscy. Tak, świetne. Świetne. Drugiego, które mi podesłałaś, jeszcze nie czytałam i widzisz, niby fantastyka, a mnie się podobało. Dlatego ja już mówię, że ja już nigdy nie będę mówiła nigdy, że coś nie jest dla mnie. Fajnie się czyta. To jest twój drugi kierunek opowiadania? To znaczy się niekoniecznie. To ja już podejrzewam, że to było na konkurs. Opowiadanie napisane na konkurs przepadło, bo pierwsze trzy miejsca zajęli ci, którzy byli w Hogwarcie czy komuś tam Harry Potter i nic więcej się nie liczyło. Także trochę przykre, bo to nie jest głupie ani złe opowiadanie. I ani więcej w konkursach udziału brać nie będę. Jak mówiłam, chciałam Konia Trojańskiego napisać fantastykę kryminalną, nie wyszło, wyszedł kryminał, więc... A z tych Twardowskich to zastanawiam się, może dalej cokolwiek, nie wiem, stoi. Jeżeli się podoba, to myślę, że coś z tego kiedyś będzie, kto wie. Subiektywnie mnie się podoba, a tak jak mówię, do tej pory gatunek, jeżeli chodzi o fantastykę, to tak raczej mijałam. Czytałam to, co, brzydko to zabrzmi, wypadało znać. Rozumiem. Ale to nie był mi kierunek, przy czym... Chyba zacznie być, bo nasi polscy autorzy zaczynają pisać naprawdę świetnie. To prawda.
Ja jestem w wielkim szoku, nadrabiam zaległości naszych polskich autorów, bo te książki są naprawdę dobre i tu nie ma znaczenia, czy zostały wydane przez wydawnictwo, czy to jest self-publishing, czy to jest Lidero i tak dalej. To są naprawdę dobre, ciekawe pozycje. To prawda. Wszystkie są fantastyczne i czytam tak teraz Niko, czytam pierwszą część, bo ten Ahury i ja bym wymieniała te tytuły. W każdym bądź razie jestem po lekturze, nie powiem, że ja czytuję fantastykę raz w tygodniu, bo to nie jest prawda. Czytuję ją raz na pół roku, tak więc 2-3 razy w roku. Częściej czytam Chmielewską, jakby kto potrafię sięgnąć po nią. Po przeczytaniu swojej, tam zaplanowanej, sięgam po Chmielewską do poduszki. Tak? Wszystko czerwone to po prostu jest majstersztyk. Tak, Wasza Madzi jest nieogarnięta. Cudowne, tak. To jej po prostu, zresztą jej książki wszystkie są dobre w każdym wieku, na każdą porę roku i generalnie na każdy humor. Irenko, a powiedz mi, skąd się wziął w Twoim życiu wolontariat, bo jesteś wolontariuszką w punkcie dobroczynnym Świętego Alberta w Zabrzu. Mam tak. Tu ściągę, więc sobie zerknęłam, żeby niczego nie pomieszać. Skąd wolontariat? Wolontariat. Ja byłam przed laty wolontariuszką i nie mówię, że nie byłam, nawet kilkakrotnie, ale to jest taki stały, potem różne zawirowania i przestałam. Co się stało, że tam? Zerknęłam kiedyś, nie byłam w tym punkcie, zerknęłam kiedyś, patrzę o książki, przez drzwi otwarte i mówię, wchodzę, dla tych książek weszłam, ja tam nie weszłam dla niczego innego, tylko dla tego regału, który mi się pochwaliłam wczoraj z tymi książkami, wiesz, tam on stoi, tylko wymieniają się książeczki. I tak już tam pracuję kilka lat, nie zajmuję się tylko książkami, tylko teraz już wszystkim. Jak nie ma szefowej rządzę, tak, to nie, to, no, zgadza się, uwielbiam swoich klientów i po prostu jest jak jest. No. Jest dużo pracy, ale książki jedynie wabią i przyciągają. Książki moje ukochane, pluszaki, bo powiem Ci, jeżeli mam jakiś ten i cel, to ja sobie po prostu nie żałuję. Po Miliku, gdzieś to jesteś, tak, o proszę, to jest mój narzeczony, proszę. Tak, przywitaj się pięknie. Tak, o nie, tak, o tak, przywita się pięknie, cudowny chłopak, tak, to jest ten jeden mój kawaler nowy na ten, tak, a teraz powiem, a tu jest z muszką dla przedstawień, dla kobiet, które kochają, to jest, o, ten mój nowy taki, o, przystojny kawaler, jeszcze nie mają imion, a ja im mówię tak, malamuty, mamuty, mastodonty, no ale to są moje dzieciaczki. Moje chłopaki, no. Po Miliku są moje chłopaki. Tak. Na czym polega ten punkt dobroczynności? Możesz nam wyjaśnić, o co chodzi? Ten punkt dobroczynny to tak. Dobrzy ludzie, mieszkańcy przynoszą to, co jest im niepotrzebne. Zamiast wyrzucać, zniszczyć, a jeszcze jest w dobrym stanie, to może być jeden widelec, to przynoszą do nas. I my przyjmujemy dziewczyny, nasze emerytki, bo u nas nie ma ten, chociaż ostatnio weszliśmy w układ, tak, stażystów mamy z Urzędu Pracy. Ale my emerytki bierzemy i całe wory to sprawdzamy, przerzucamy, czy się nadają, czy się nie nadają, idzie na sklep. To przynoszą dobrzy ludzie. Dobrzy ludzie kupują i wszystkie pieniądze, zaznaczam, wszystkie pieniądze idą na utrzymanie domów dla bezdomnych. Mamy 3 domy w Zabrzu dla kobiet, dla matek z małymi dziećmi, tak, są bezdomne, dla kobiet bezdomnych i dla bezdomnych mężczyzn. To jest wszystko na utrzymanie, idzie ten, no, z tego punktu dobroczynnego Świętego Alberta idą wszystkie pieniądze na to. Im więcej, tym lepiej, prawda? No, a dobrzy wolontariusze, najlepsi na świecie, biorą i za darmo zasuwają na tych tyłach i pracują, tak, że wszyscy powinni dobrzy ludzie docenić to, że istnieje taki punkt, gdzie można się rozerwać, tam się wchodzi nie na 5 minut, tam się wchodzi na godzinę i nikt nie chce wychodzić, bo tam są takie cudowne kąty, kąciki i wszelkiego rodzaju można spotkać naprawdę super interesujące rzeczy.
Także Ja zapraszam. się już zapowiadam z wizytą. Tak. A Kasia pyta, czy książki po francusku chcecie? Mamy książki po francusku, też są, ten chcemy. Niech ona mi tylko nie przywozi ich teraz, bo ja ich mam na stanie 3000. I to nawet po arabsku. Tak, różnego rodzaju. Irenko, ale to co konkretnie można do Was przynieść? Książki, sztućce, ubrania, pościel, meble można, to się w ten pośredniczymy, tak. Całe gospodarstwo domowe. W sezonie jesiennym nie przyjmujemy jedynie ubrań letnich, bo my tego nie mamy gdzie już trzymać i ten. Wózki dziecinne, łóżeczka, no wszystko, poduszki, kołdry, pościel, no wszystko, wszystko, wszystko. Szkło. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ja miałam taką niunię, bo ja ją nazywałam niunię, lalę taką starą, przedwojenną, porcelanową, przez 2 tygodnie stała na wystawie. Ja ją wysoko wyceniłam, bo to akurat wyceniłam ją wysoko, za 200 zł. Nawet moja druga połowa przychodziła i zakochał się w tej niuni, bo język, po majteczki, taka była fajna, taka system. No i po widzi, co w to wchodził, to się w tej niuni kochał, ja ją niunia nazwałam. I w poniedziałek, ten ostatni, był pani rano, wyszła, mówi, ja ją biorę. Taka znajoma, cała klientka. I ona wzięła, kupiła niunię. Ja mówię, to proszę jej, do niej mówię, to proszę mi powiedzieć, jak ją pani nazwie i co ona będzie robiła i ten. I przyszła dzień czy 2 dni później i mówi tak, niunia nazywa się Dorotka, po mojej świętej pamięci mamie. Ja mówię, pięknie, teraz Dorotkę mamy zamiast niuni, a dostała od dzieci pieniądze na urodziny, tak, bo na Śląsku są urodziny, nie imieniny, i kupiła sobie prezent Dorotkę, tak. To jest piękna historia, którą czasami warto opowiedzieć, tak. Super. Mamy szable, ciupagi góralskie dwie takie są i czekam, kiedy one pójdą, tak. I oczywiście mamy rzeczy za złotówkę, za 2 złote, za ten. Ja mówię o tych i w tej chwili mamy promocję książek za złotówkę, bo tych książek, ja mówię, mam kilka tysięcy i są różnego rodzaju. Są z lat 40., 50., 60. I nie wiem, czy to jest objaw tego, że czytelnictwo zanika, chociaż to nie jest prawda, bo siedząc, nie mam tutaj telefonu, jest sprzedany gdzieś tam dalej, siedzą w tym, to czytają, prawda? Więc wszyscy czytamy. Tak. Obojętnie, co by na nie było, czytamy, bo te emotki to nie są jedynym szczęściem naszym, prawda? A wracając do kryminału Zabrzańskiego, to byłam ostatnio na spotkaniu z autorem i napisał trylogię Zabrańską. O, profesor Regiewicz. I mam 3 tomy, tylko że Holinder. Pochwaliłam się koleżanką, wolontariuszką i już poszły w obieg te 3 tomy i także jest. Musisz się zapisać na listę oczekujących. Na swoje właśnie. I tak nie mam czasu teraz iść na listę oczekujących. Ale to nie ucieknie. Irenko, podaj nam jeszcze adres tego punktu, żebyśmy trafili. To jest Zabrze, ulica 3 Maja 34, róg 3 Maja i Sienkiewicza. Sienkiewicza znają wszyscy, bo tam jest jedyny w Zabrzu punkt zdrowia, a później jest 3 liceum ogólnokształcące. Tak więc tam się wszędzie i wszyscy trafią. Tak, a 3 maj to jest, no idzie się kawałek drogi w stronę Makoszów, także to kto wie, jak Zabrze wygląda, ten trafi bez słowa. Z dworca na wiadukt i idzie prosto po lewej stronie, 2 kilometry. A kto nie będzie potrafił trafić, to kocie rady opowiastki Milika w komentarzu proszę pukać do Irenki, Irenka napisze dokładny adres, ewentualnie jak trafić, bo ja się już zapowiadam z wizytą. Tak, nie punkt dobroczynny jest na Facebooku, można tam zerknąć, bo jest, nie wiem w jakim on jest w tej chwili stanie, bo Żabowa jest na urlopie, a ja tego nie prowadzę, bo już mi się nie ten. No ty już po prostu nie masz czasu, kobieto. Na nic, znaczy się ja kocham ten czas, nie mieć czasu. To nie jest tak, że nie kocha człowiek tego nie mieć czasu. To ja najbardziej kocham. Najbardziej nie kocham tego, a co ja mam dzisiaj robić? Albo coś w tym stylu, że ja nie wiem, co mam ugotować. O,
To są problemy. Albo nie wiem, jak nazwać swoich bohaterów, bo to jest moje ta pięta Achillesa, tego Achilleska, który tak miał problemy z tą piętą, to ja mam właśnie problemy z imionami i nazwiskami bohaterów. Wymyślam czasami do kilku tych tomów te same imiona, nazwisk nie, ale te same imiona. I to jest trochę takie dla mnie wkurzające, ale to ja jestem taka, no, może trochę wkurzające. Niech będzie, zobaczymy. Jak nie na stare lata pójdę na emeryturę, to będę wszystkie swoje książki czytała jeszcze raz i będę je poprawiała, jakby kto pytał, tak. A pomogą mi w tym, wiecie co, tu mam takie, o, proszę, to jest pieczątka. Projekt Wiedźmy, dziewczyny cudowne. Jola Czemiel, o, widać co tam jest, o, jest. Cała widać, Gotfuła, jeżeli przekręciłam nazwisko, bardzo ciekawe się przepraszam. Tak. Irena Omergard i Anna Patryka Dżacz. Tak, i jesteśmy tutaj we cztery wiedźmy, jest to pieczątka, tak, i to zostało stworzone przez projekt z Joli Czeniel, zaakceptowany przez nas i w każdej książce, którą zamawiacie u wiedźmowatych dziewczyn, to taka pieczątka powinna być, bo one mają. I właśnie dotarłyśmy do wiedźm. Ania Patryka-Dżacz, Kasia Gotfuła, przepraszam, Jola Czemiel i ty. W zeszłym roku cztery kobiety, Francja, Hiszpania, Polska, spotkały się w Krakowie i zrobiły sobie swoje własne targi książek. Tak, tajne, bo to był pierwszy dzień, był czerwona strefa i myśmy po tajniacku zrobiły sobie własne prywatne targi. Nie wyszły do końca tak samo, tak ten, ale goście dopisali, nawet z Białego Stoku goście przyjechali dla nas czterech wiedźm. Była Martyna też, nie wiem czy znasz, Pawłowska Dymek, była z rodziną, była Jola Nieborak właśnie z Białego Stoku. I było mnóstwo osób, była Monika z Zabrza, było mnóstwo osób, które i była nasza pisząca dla dzieci Weronika Szelengiewicz. Nie wiem, czy znasz tą nauczycielkę polskiego, ten też była. W tym roku robimy oficjalne w tej samej kawiarni mało tajniackie spotkanie. Ja już się przygotowuję na to, w środę będzie o 17:00. Tak więc, a potem idziemy po Anię na dworzec, bo ona tam w Inowłodzie gdzieś tam będzie się produkowała w tą środę i musi i dopiero w nocy przyjedzie. Więc będziemy zwiedzali o 2:00 w nocy Kraków. A potem pójdziemy prosto na Expo, na targi książek. Jak się da się wyjść. Tak. A właśnie a propos targów książek, bo ja się wybieram, ogłaszam, że będę na targach w piątek. Moja lista umówionych spotkań z dnia na dzień rośnie, ale bardzo mnie to cieszy móc poznać swoje idolki, uścisnąć chociaż dłoń, już nie mówię, żeby się ściskać na misia. Ty też będziesz na targach. Tak, jestem już. W którym miejscu cię szukać? 42C. Będę wśród, będzie Weronika, będzie Ala Podgrodzka i będą fantaści. Ile nas jest osób? Nie wiem, 9 podobno jest. Jeszcze bo na główny cel wzięliśmy Pawła Kopiera, który ma wszystko zorganizować. I najlepiej jak jest jeden organizator, a reszta się doczepiła do niego, wszystko pozałatwiała formalności, a on będzie za nas gadał. Bo my to po prostu będziemy rozmawiali na inne tematy. A na te tematy służbowe, takie konkretne, to jest wyznaczony Paweł. I podejrzewam, że i ten Mateusz Rogalski też jest tym szefem, który tam będzie ten. Jadę z krówkami, będę się tylko ten dzieliła i ja będę fruwała po całym Expo, żeby spotkać wszystkich. Tak. To chyba mamy podobne plany. Musimy się dzwonić, słuchaj, przy tym stoisku za 5 minut, na 5 minut, bo potem ty w prawo, ja w lewo. Tak, warto. 2 lata temu na te ostatnie takie pamiętne targi w Krakowie były tak cudowne, fantastyczne. To był przepiękny dzień. I co się spierniczyło, no znaczy się w ubiegłym roku też były te targi piękne, bo myśmy tam spędzili w końcu 3 dni. No nie było targów, ale byliśmy my. 3-4 dni, żeśmy poszaleli, no to jest warte tak tego wirtualnego złota. To
że no, docenia człowiek małe rzeczy. W pewnym momencie nastaje taka sytuacja, czasy się zmieniają na gorsze, bo nie mówimy, że jest dobrze, nie jest wcale dobrze, ale w tym złym świecie, co się teraz, co nas otacza, jest takie małe miejsca, perełki jak targi, albo pseudotargi, albo cichacze targi, podziemie, jak było w czasie wojny, albo takie podziemne, tak, i teraz można powiedzieć, bo nikt nas za to nie ukaże, prawda? Nie wolno było, a mimo tego było. I podejście. Nikt nas nie nakrył, a prawo nie działa wstecz. Zgadza się, chociaż nie do końca to jest prawda, bo ale to już kryminalna historia, gdyby ktoś się czepiał, to wtedy cztery wiedźmy potrafią się zemścić. Nie wiem, czy znasz początki tej książki Wiedźmowata doskonałość? Nie. O, też ci wyślę. Dziewczyny płakały ze śmiechu, czytając o sobie, bo tak. Bo ty właśnie do tego zmierzam, ty piszesz książkę o wiedźmach, czyli o was. Tak, ale to był pomysł, który zakiełkował w ubiegłym roku w lipcu. Miało to być tylko nawet na stronie, na blogu, tak, do tych targów. Jak te targi odwołano, to po prostu myśmy ten, ale ja postanowiłam pisać dalej. Nie piszę dużo w tych, ale wprowadziłam bohaterów książek wiedźmowatych, więc tak. Wprowadziłam Kasi Eklerka. Eklerek to jest koń z książki Tango z koniem, którego porwano i dlatego na tej podstawie została opisana historia Bianki Grzybiastej, bo Kasia to jest Bianka Grzybiasta i taka jest o trochę sunięta, jakby nie patrzyli na to. Kasiu, potwierdź, że podoba ci się bohaterka. Jola Czemiel napisała Oko Horusa i Protektora, więc Benedikt Rutherford jest moim bohaterem ulubionym w sensacjach i on przybywa na pomoc tym czterem wariatkom, które po prostu no, rozrabia, wpadają w wieczne kłopoty, bo to jest komedia kryminalna, to jest autentycznie komedia kryminalna. Ja to przyślę tobie, to jak skończymy pogaduchy. A Ania jest moja Ania i Kasia, znaczy się tak, Jola jest choruskowe ślepie, tak, bo to jest oko Horusa, więc jest choruskowe ślepie, a Kasia jest Bianka Grzybiasta, a Ania jest kawalarska literatka i jej bohaterka będzie. I teraz już wchodzę ten i muszę jeszcze z nią skonsultować, którą bohaterkę mam wybrać z tej historii uczuć, nie? Czy Martę, czy tą drugą, no, tam jest ich kilka tych bohaterek, więc ja nie umiem się zdecydować. Ona już się pojawiła, tylko nie wiem, jakie jej cechy dać. Ale Ania Dżacz jest ta majtająca piękną nóżką, bo Ania to takie przełoży, ten to jest taka elegantka, cudowna, więc to tak jak ją widzę. A ja to jestem smętka, zakrętka, niech to szczeli. I dla mnie, i na koniec będzie tak, że wzywamy na tych, czy tam tych krakowskich kryminalnych, tylko też nie wiem, których, czy to pójdzie Kazio, czy to pójdzie Karolina, czy ta reszta tej bandy łobuzów, to tak, wiesz, rozrabiają w tych krakowskich na tym, to nie jest oczywiste. Jak, i to na tym powstaje. Chciałabym, żeby ta książka powstała na Dzień Kobiet, bo to jest książka typowo dla kobiet. Tak, bo oczywiście są mężczyźni, tak, sieje się trup gęsto, są bandytami tymi gorszymi, prawda? Ale jedno to każdy ocenia, ale te bohaterki, te dziewczyny to są ukochane. To są naj ukochajsze. Człowiek, ja się człowiek siada i nie wie, czy się śmiać, czy dalej pisać, bo tak to jest, bo to jest tak, no nie wiem, no trudno ocenić. Tak to jest. A jaki będzie tytuł? Wiedźmowata doskonałość. Wiedźmowata doskonałość. Słuchajcie, jeżeli ta książka wyjdzie na 8 marca, to będę o niej po prostu krzyczeć wszem i wobec, bo po prostu smętka zakrętka mnie kupiła, nie ma, Iza została sprzedana. Ja wyślę ci ten do poczytania, jak znajdziesz chwilę, to zobaczysz, w jakim kierunku to. Chwilę straciłam, bo nie pisałam, bo stanęłam, bo
przeniosłam akcję w miejsce, którego nie znałam, Stare Czaple, to jest takie nad Jeziorem Oszczyckim, niedaleko Kaszub miejsce. I tam wpakowałam fragment, gdzie teraz trzeba z niego wybrnąć, a to nie jest takie proste, jeżeli się nie było. Dlatego jak na początku mówiłaś, dlaczego nie Zabrzańscy, no to Zabrzańscy być może będą, ale niech ta Troja, ten coś z Zabrzańskimi może być, tylko gdzie? U nas za dużo się dzieje złe, u nas też ludzie znikają, mamy różne historie w Zabrzu złe, nikt nie mówi, że jest idealne. Tak więc o tym pisać się nie powinno, czy nie powinno, już nie wiem. No, bo mamy zaginione dziecko, które szukają już od lat 90. Mamy klasztor, którym się działo, gdzie ten. Mamy wiele innych rzeczy. Także mamy wiadukt, który w 59 roku się zawalił, a konstruktor uciekł do Niemiec i zginęło, znaczy się tak, kilkadziesiąt ofiar, rannych osób, ale o ofiarach nikt nic nigdy nie mówił. Oficjalnie nie przyznawano to, no ale tak było, teraz mamy nowy wiadukt, tak. No i to był rezonans był tych, bo ten dźwigowy, który tym dźwigiem jechał, tym wiaduktem po torach tramwajowych, to zahaczył, tak rezonans był ten i zahaczył o trakcję tramwajową. Stąd od tego czasu te tramwaje obok jadą gdzie indziej, a tam to tylko został fragment torów przy bibliotece. Każde miasto ma swoje sekrety i swoje, wiesz, mroczne tajemnice, moje ukochane miasto również, chociaż u mnie akcja dzieje się w moim mieście. Nie wiem, co na to mieszkańcy, ale okej. Tak. Trudno, będą się musieli pogodzić z moją wizją artystyczną i z tymi trupami. To prawda. Tak, czasami zadają mi pytania, przecież tamten dom nie stoi lub coś w tym stylu, no dom mógł kiedyś stać, prawda? Nie ma prawa osoba pisząca do swoich wizji? Chyba ma prawo. Oczywiście, że ma. Tak. My oczywiście, nie piszemy, że ma i każdy pisarz ci oficjalnie mówi, że jeżeli mu pasuje, no to wykorzystuje daną lokalizację domu czy tam kina, która jest, to jeżeli mu nie pasuje, to sobie stwarza. Okej, chyba że piszemy o akcja się dzieje w Krakowie, to raczej unikajmy zburzenia Kościoła Mariackiego, przedstawienia sukiennic na nową kuplę i tak dalej. A reszta, kto pisarzowi zabroni, nie wiem, na Floriańskiej, żeby stała karuzela? No kto? No nie, no na Floriańskiej może nie, bo ona jest trochę wąska, ale komik na biegunach może sobie stać. To prawda. Mogę przytargać jak dam nam do punktu jakiegoś i tam kupić za 20 zł konika na bieguna i go zatargać do Krakowa. Ale w tej chwili nie mamy na stanie koników, bo też miewamy. Ale wiesz, co ci powiem, to mi tak przypomniało o tym. Weszłam kiedyś do takiego supermarketu, tam zawsze chodzi, teraz nie chodzę, ale chodziłam tam, bo kupowałam dla kota różnego rodzaju rzeczy, a tam na środku stoi takie wielkie pudło, skrzynia z książkami. I jak sobie kupiłam jedną autorkę, to drugi tom książki Rudnickiej do dwóch razy na talii, postanowiłam szukać trzeciej. Ale to wtedy nie miałam czasu, więc przy okazji, przy jakiejś sobocie poleciałam tam, powiedzmy, po przyprawy. I teraz tak, popatrzyłam na ten kosz, mówię, ja to mam przygrzebać, jak to wszystko jest takie. Więc zaczęłam w jedną stronę, powyciągałam wszystko. Pracownicy patrzą w tym, co ja robię, a ja sobie pociągam. Potem tak, książka jedna, poczytałam tył, poukładałam i ja im ten pudło całe, takie wielkie, 1,5 na 1,5 i takie wysokie na 1,5 też im ułożyłam. No 1,5 nie miało wysokości, bo trafiłam do środka i ułożyłam. Nikt mi słowa nie powiedział. Na książkę nie trafiłam, ale kupiłam sobie innego, nie, takiego aparata. Tym i czytam. To było kilka tygodni temu, także z tego mnie do dzisiaj śmieszne, bo muszę pójść tam po raz drugi, znaleźć ten trzeci tom Rudnickiej do 3 razy. I znowu zrobić porządek w książkach i w pudle. Tak. To jest dla mnie priorytet. A czyżbyś była pedantką? Nie, nigdy w życiu, nigdy w życiu. Pedantyzm dla mnie to jest, to chyba byłoby samobójstwo.
albo zabójstwo. Nie, nie, pedantyzm dla mnie nie. U mnie pedantycznie to może być jedynie gdzie? W lekach to tak, o to dbam. No. I w co jeszcze? I w niczym więcej, bo dwie skarpetki osobne. Jak kiedyś patrzę, co ja mam, jak się kupuje w tym, w takim biednym zestawie 5 par skarpetek, bo ja tak 2 razy w roku kupuję, i to tak, później one są do siebie mniej więcej podobne. I ja idę, chodzę do pracy, jak zasuwam w Adidasach, więc szybko, szybko, czasami to nie dowidzi, idzie. Ja potem patrzę, siadam, ja mówię, a cóż ja mam na tej, tu mam taki szlaczek, a tu nie mam nic czysto. I tak jest dwie, ten, niby ten sam kolor, ale dwie różne skarpetki. Więc a nic też masz w domu takiego pralkowego potwora, który pożera bardzo często tylko jedną skarpetkę. To prawda, mam. I to ja się już nie przejmuję poszukiwaniem drugiej. Ja do wora i później po jakimś czasie biorę, nie ma, idzie to do utylizacji, bo to nie ma sensu, żeby się płakać nad 50 skarpetkami. Przyznaję, że mam manię zbierania kubków. O proszę. Widać? Nie widać. O, piękny. No, to jest ten 39, a to jest ten 38. Proszę, jaka zimowa skarpeta, bo tu jest herbatka, a tu jest resztki kawy. Mówię, jakby mi zaschło w gardle, to mam. O, takie takie to jest, to nie jest skarpetka, tylko to jest rękaw swetra. Mm-hmm. Tak robię. Takie różne figuśne zbieram, popierdółki, jak to mówią na tym. Zmywania. Ale ja też uwielbiam kubki. Także łączę się, moja dusza kubkowa łączy się z twoją duszą kubkową. Tak, tak. Rozumiem cię doskonale. Irenko, mówiłaś, że tatrańska sprawiedliwość ma wyjść na jesień. A kiedy? Zależy wszystko od korektorki, więc jeżeli korektor nie zdąży na targi w Katowicach, które podobno mają się odbyć, ale jeszcze nikt o nich nie wie, chociaż organizatorzy nie mają miejsca, ale już przebąkują, że będą 11 i 12 listopada. Najprawdopodobniej nie ukażą, ale na grudzień mam nadzieję, że już to będzie na gwiazdkę jakaś fajna historia ten będzie. Czyli... będą czytać i będą potem płakać, to też nie jest do końca tak, bo wiesz, bo będą czytać i będą płakać i co dalej się dzieje, bo to tak się za tym, no. I nie wiem, czy właściwie tak mi pomysł podrzuciłaś, czy na końcu tego pierwszego tomu nie wrzucić chociaż fragmentu tego drugiego już, żeby było wiadomo, co się ten, prawda? Zajawka musi być, bo to wiesz... czytelnicy, w tym ja, nie damy ci spokoju, będziemy się dobijać i daj nam coś na przeczekanie, o, tak to nazwę. Tak. A powiem ci, że tajemniczy Orfeusz, który robi okładki, też musi coś swojego dorzucić, więc nie wiem, czy on będzie miał czas na tą okładkę i na 3. Tak. A jestem ciekawa, jak stworzy wiedźmowatą doskonałość, bo to musi być jego wielkopomne dzieło. Tym optymistycznym akcentem trzymam mocno kciuki, żebyśmy już na święta Bożego Narodzenia mieli co czytać i na Dzień Kobiet wiedźmy poprosimy. Pięknie ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wam, że byliście z nami. Mam nadzieję, żeście się uśmiali tak samo jak ja. Z metką, zakrętką. Tak, ja dziękuję. Myślałam o tobie jako o smętka, zakrętka, nie? Irenka Czemielko, smętka, zakrętka. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo tobie dziękuję, bardzo wam dziękuję. I na koniec ogłoszenie parafialne. Przyszłą sobotę się, kochani, nie zobaczymy, bo rządzimy na targach. A kto wie, może będzie relacja z targów, co? A to oczywiście, że będzie. Chociaż tak. Może nie w formie live'a. Chociaż, słuchajcie, ja nic nie obiecuję, ja niczego nie odwołuję, bo ja to ja ze mną nigdy nic nie wiadomo i nigdy tak. Nie wiadomo, co wymyślę. W razie czego widzimy się stacjonarnie za 2 tygodnie. Pięknie wam dziękuję za dziś. Tobie ja Irenko też dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Miłego wieczoru. Pa. Pan Rączka mi jeszcze podpowiada wszystkie filmy na YouTubie. Pa. Pa.
oglądajcie, jeżeli żeście czegoś nie widzieli, chcecie smętkę, zakrętkę obejrzeć sobie jeszcze raz, na spokojnie i jeszcze raz się pośmiać, to wszystko jest na YouTubie. Dziękuję, miłego. Dziękuję Wam pięknie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.